wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Partycy Gaming. Zapraszam do kolejnego odcinka z World of Steel Extreme Track 2. Dobra. To graj. I jaki mam towar? Paczkowa żywność. Brudna woda. Tu weźmy sobie australijskie pustkowie. Leki możemy zawieźć, ok. I to bardzo blisko, to mi to pasuje. Zawieziemy leki. Dobra. Tak wygląda nasz tir. Bardzo ciekawy jest, myślę. No to nie ma co, jedziemy. O! No, myślałem, że zawadzimy już. Dobra. To lecimy. Tak, zapomniałem, że tutaj odwrotnie wszystko jest teraz, bo po prawej stronie kierownicy mamy. Jak grając w Eurotracka i w to trochę się można pomylić. Teraz pojedziemy w prawo. Prawo. Dobra, to jedziemy. To jest kawałeczek już. Ile mamy wachy? Nie, na full. Tutaj nic nie jedzie. Spiskany też nic. Więc możemy ruszać. No i ten tir to jest naprawdę demon prędkości po prostu. Wow. Tutaj jaka kozacka ciężarówka po lewo stoi. Chcę taką mieć. Proszę mi dać takie zadanie z taką ciężarówką i będzie fajnie. Aha, tu jest stacja, mogę stanąć, tak? Nie ma potrzeby na razie. Jedziemy dalej. A, tutaj jest stacja dopiero. Tutaj jakieś pustkowie. Myślałem, że jadę pod prąd. Dobra, już niedaleko. Chwila, gdzieś tutaj będziemy musieli to zaparkować. Chyba po lewo mi się zdaje.
Dobrze, myślałem. Ale w Ameryce to mają kazackie tiry. Inaczej mu się stanie. To zgubiłem naczepę? Nie myślałem. Że ile jechałem? No chyba nie. To niemożliwe jest. Widocznie dla tej gry możliwe. Element rakiety, o kurde, ale taki kawałek. Nie, to podziękujemy na razie. Weźmy sobie mapę podróży. Czy mogę coś kupić? Ja tutaj chcę jeździć. Nie mogę, tak? Okej. Dzięki wielkie. Helikopter. Albo odpady. Ujezdli. Ja. No nie wierzę w to, ale jaki kawał. Dobra, no to chwila. Co by się tu bardziej opłacało? A przyjąłem. Dobra. To my... Nie, helikopter wziąłem. O Jezu. No, ten tir będzie trochę lepszy. Szybszy. Dobra. Ach, na ręcznym idzie. Dobra, ale to już zobaczycie w kolejnym odcinku. Więc ja się z wami żegnam. Na razie, cześć.